Siema ziomki, ziomeczki, witam Was bardzo serdecznie w następnym poradniku YouTubera. Dzisiaj porozmawiamy o najlepszej kamerze do YouTube. Oczywiście to jest moje zdanie, no nie tylko moje, dużo profesjonalnych też YouTuberów używa tą kamerę. Ale chciałem powiedzieć, że moje zdanie dlatego, że zawsze ktoś przyjdzie w komentarzu i powie, że nie, ta kamera jest lepsza. Wytłumaczę dla Was, dlaczego ta kamera moim i dużo innych ludzi jest zdaniem najlepsza dla YouTuberów. Bo jest jedna rzecz powiedzieć coś, co jest najlepsze, a druga rzecz jest wytłumaczyć, dlaczego taką decyzję podejmujesz. Z tego powodu uważam, że jeżeli powiem dla Was, czemu coś dla mnie działa, a czemu nie, jesteście w stanie podjąć wtedy decyzję, czy macie taki sam pogląd, czy nie, nie? I wtedy możecie wybrać sobie coś innego. Bo oczywiście to, co dla mnie jest bardzo dobre, nie znaczy, że dla każdego będzie pasować, tak? Pomimo, że do tego samego to używamy. Każdy szuka jakieś inne wyniki, albo ma inne parametry, które potrzebuje, tak? Ale okej, moi drodzy, kamerą to oczywiście teraz nagrywam, to jest Canon 70D, typ kamery EOS. Czyli to nie jest pełny sensor, 35 mm, to jest crop sensor, mniejszy, przybliża o 1,6. Czyli jeżeli kupisz obiektyw, powiedzmy tak jak ten, który teraz ja używam, jest 10x18, to on tak prawdę mówiąc jest od 16 do 28,8. Trzeba każdy numer pomnożyć przez 1,6. Dlaczego, moi drodzy, ta kamera jest wspaniała? Dlatego, że jest mała, dosyć tania za to, co w niej możesz osiągnąć, o czym zaraz porozmawiamy bardziej. Łatwa do użytku, ale też możesz osiągnąć profesjonalne wyniki. Niektóre filmy, które oglądacie w kinach, takie te nieolbrzymie budżety, nagrywane są tą kamerą, a niektóre filmy nawet dużo budżetowe, jeżeli nagrywają w miejscu gdzieś, gdzie jest mało miejsca pomiędzy aktorem a kamerą, powiedzmy w windzie ciasnej z ludźmi czy coś takiego, często używają tą kamerę albo kamery podobne do tej kamery. Z tego powodu, że tak dobre wyniki wychodzą. Jak widzicie, no moje filmy o wiele lepiej się polepszyły niż były na Action Cam czy na GoPro. Jeszcze nie wyciągnąłem do końca z tej kamery wszystkich rzeczy, które z niej można wyciągnąć. Nawet połowy, myślę, nie wyciągnąłem. Poza tym, sorry za wiatr, co wieje, no ale chciałem sobie na podwórku nagrać z paru powodów. A jak widzicie, słońce mam tutaj do boku. Jedna strona twarzy oświetlona, druga mniej. Zaraz też pogadamy dlaczego. Także no, wyniki są bardzo dobre. Można do tej kamery zainstalować program, hack taki, który nazywa się Magic Lantern, czyli magiczna latarnia. Robi on parę rzeczy do kamery. Można nagrywać wtedy filmy w trybie RAW. To jest tryb, który ma zero kompresacji. Ja tego nie używam, ponieważ to strasznie dużo zajmuje pamięci i, moi drodzy, ja nie jestem jeszcze na tyle dobry w edytowaniu filmów, żeby to używać. Jeżeli się polepszę w edytacji filmów, no to wtedy będzie dla mnie sens jakiś tego używać. Ale jak na razie to będzie tylko spowalniać moją pracę. Czasu i tak już mam mało. Sorry, helikopter leci. Także no, dla mnie to jest na razie niepotrzebne. W przyszłości mam opcję tego użycia. Tak samo można ściągnąć inne programy, które zmieniają, jak Twój obraz wygląda, bardziej filmowo i takie inne sprawy. No, na razie dla mnie też nie jest to przydatne, ponieważ używam Premiere Elements zamiast Premiere Pro, bo nie chcę płacić miesięcznej opłaty, 5 dych na miesiąc. Jest to dla mnie za drogie, nie mam pieniędzy na takie wydanie, nie? Ale przejdźmy z powrotem do kamery. Pierwsza rzecz, bardzo ważna, ma ekran, który się artykuluje. W tym momencie, co nagrywam, po boku jest ekran, sobie na ekran patrzę, widzę, co mam w klatce, czego nie mam w klatce.
bardzo przydatne. Są kamery wyższej jakości Canona, które nie mają tej opcji. Czyli jeżeli sam siebie nagrywasz, jest bardzo ciężko, bo nie widzisz, co nagrywasz, co, jak, co wygląda, tak? Następna bardzo dobra rzecz, jak widzicie, ruszam się do przodu, ruszam się do tyłu. Kamera automatycznie ustawia ostrość na moją twarz. Mogę zmienić ostrość na coś innego, powiedzmy, zmienię ostrość na coś, co jest dalej ode mnie. Zróbmy, no to musi jakaś większa rzecz być, zróbmy na tą oto belkę tutaj, tak? Ostrość. Zobaczycie, moja twarz trochę się rozmyje. A niedużo, ponieważ używam teraz bardzo zamknięty aperture na F16, dlatego, że jest bardzo jasno na podwórku, ale zaraz Wam pokażę, jak to wygląda. Także troszkę ostrość musiała się zmienić na mojej twarzy, tak? Wróćmy się na twarz. I to jest wspaniałe, moi drodzy, ponieważ nawet automatycznie kamera Twoją twarz ustawia ostrość, ale możesz też na obiekt jakiś sobie na ekranie wybrać, nacisnąć, dotknąć się na ekranie ten obiekt i jeżeli ten obiekt będzie się poruszał, kamera będzie ustawiać ostrość z tym obiektem. A zróbmy może z ręką moją. Dla Was to pokażę. Tak jak mówię, nie wiem, czy za bardzo zauważycie to na mojej twarzy, ponieważ f-stop dużo używamy, no ale próbuję zademonstrować to. W ciemniejszym trochę miejscu łatwiej by było to pokazać. No ale nagrywamy na podwórku, jest... Wygląda ładnie, ale jest, moi drodzy, bardzo zimno. Może po moim głosie słychać trochę taki trzęsący się. Następna bardzo ważna rzecz w tej kamerze, ekran jest touchscreen, czyli dotykać na ekranie możemy, co dużo, dużo opcji dla nas otwiera. A jedna rzecz, którą Canon spieprzył, to bardzo, bardzo spieprzył, operować tą kamerę można przez telefon albo tableta, ale tylko do robienia zdjęć, nie można operować do filmu. Moim zdaniem oni zrobili to tak, żeby w przyszłości wypuścić nowszą wersję tej kamery, której będziesz mógł operować film. Nie jest to duży problem, ponieważ możesz sobie włączyć, podejść pod kamerę i nagrywać, nie? Albo tak jak ja teraz używam bardzo szeroki obiektyw, jestem w stanie dotknąć kamerę w czasie siedzenia. Także no nie jest to olbrzymi problem, no ale trochę niemiło, że tak zrobili, tak? Następna zaleta tej kamery, moi drodzy, ma bardzo wysoki dynamic range. Dynamic range to jest ile może nagrać informacji pomiędzy najjaśniejszym punktem a najciemniejszym. I im większy dynamic range, tym bardziej cienie pomimo cieniami, a bardzo jasnymi miejscami jest nagrana informacja. Jak widzicie, z tyłu widzicie wszystko za mną. Moją twarz dobrze widzicie, pomimo że jedna część twarzy jest bardzo oświetlona, druga część twarzy mniej oświetlona, widzicie dalej rysy twarzy dobrze. W tańszej kamerze byście widzieli moją twarz tutaj dobrze, a to mniej oświetlono, no już bardzo, bardzo zanikałaby w kamerze, tak, informacja. Ta kamera ma niesamowity dynamic range, dlatego jest wspaniała do użytku w miejscach, gdzie jest światło, tak jak tutaj siedzę, że z jednej strony mam światło, z drugiej nie. A następna dobra rzecz, oczywiście mamy podłączenie do mikrofonu zewnętrznego. Dużo ludzi narzeka, że nie ma podłączenia do słuchawki. Tak, to jest problem, że nie ma tego podłączenia, jeżeli nagrywasz kogoś innego. Ale jeżeli nagrywasz siebie samego, to nie jest to problemem, ponieważ ja nie będę siedzieć nagrywać i w tym samym czasie samego siebie słuchać. Mam mierniki na ekranie, które no nie, wiadomo, nie są perfekcyjne, ale pomagają. Oczywiście dobrze by było, jakby było to wejście pod słuchawki, bo zawsze by się przydało, ale nie jest koniec świata, jak go nie ma, tak? Łyknę sobie wody. Jedna rzecz do tego autofocus. Nie oczekujcie, że jest perfekcyjny, jest bardzo dobry, ale nie jest perfekcyjny.
Czasami zobaczycie, że ekran tak powiększa się, pomniejsza, jakby to się nazywa, że oddychacz, nie? To jest wtedy, jak fokus próbuje złapać, ostrość próbuje kamera złapać, się robi. Są obiektywy, na których takiego problemu nie ma. To są obiektywy już cinema do filmu. Bardzo drogie i manualne. Dla mnie jest potrzebny automatyczny. A mówiąc o automatycznym ostrości z powrotem, następna rzecz, co ta kamera posiada, jej obiektywy mogą mieć stabilizację optyczną, co jest bardzo, bardzo przydatne. Nawet jeżeli kamera jest na stojaku, tak jak teraz moja, przy dzisiejszym wietrze zawsze kamera troszkę macha się, tak? Jeżeli ma stabilizator obiektywem, wybija całe te drżenie kamery i o wiele lepiej obraz wygląda. Pomaga też oczywiście w strzelaniu zdjęć. Co jest następną rzeczą, dlaczego ta kamera jest bardzo dobra, ale to do tego jeszcze przejdziemy. Później następnym punktem jest to, że mamy wybór różnych obiektywów. Każdy obiektyw powoduje to, że twój obraz wygląda troszkę inaczej, oczywiście szerzej, wężej, rzeczy z tyłu za tobą bliżej, dalej wyglądają. Możesz sobie dobrać wygląd, jaki chcesz. Jest o wiele taniej niż kupić nową kamerę. Jakbyś kupił kamerę, powiedzmy, do filmów tylko, to można kupić sobie, powiedzmy, Canona czy Sony, który nagrywa 4K, ale do niej nie ma obiektywów. Jest jeden tylko obiektyw i to wszystko. Ciężej osiągnąć jest inny widok na tych kamerach. Jest o wiele większa też. Tak jak mówiłem, jest bardzo mało do noszenia i obiektywy sobie kupujesz, jakie inne chcesz. Teraz oczywiście używam obiektyw szeroki, 10 do 18 mm, ale tak jak mówiłem, jest tak naprawdę on jest 16 do 28,8. Mam jeszcze obiektyw 50 mm, który tak naprawdę jest około 80 mm. Obiektywy, które przyszły z kamerą, bo ta kamera była kupiona w sklepie takim Casco, gdzie przychodzi kamera plus dodatkowe baterie, plus dodatkowa torba, plus tam inne rzeczy dodatkowe, tak? Przyszły dwa obiektywy, 18 do 55 mm, 55 do 250 mm. Czyli teraz z tym moim obiektywem 10 do 18 mam bez przeliczania, mam od 10 mm do 250 mm obiektywy. Wszystkie trzy mają stabilizację optyczną, autofokus wszystkie trzy mają. Ten obiektyw jest prime, czyli ma tylko 50 mm. Zaletą jego jest, jest dużo zalet, ale to w przyszłości oddzielny film na to nagramy. On nie ma stabilizacji optycznej, zapomniałem wybrać sobie ten ze stabilizacją optyczną, no to była moja pomyłka, ale jest dobry do użytku na stojaku. Następnie możemy osiągnąć sobie widoki, które tylko praktycznie na DSLR można osiągnąć, że z tyłu za mną możemy zrobić bokeh. Się nazywa, czy boka, czy każdy to inaczej wymawia. O co chodzi, że ja będę ostry, a wszystko z tyłu za mną zamazane. Oczywiście w tym momencie jest za jasno, żeby dla mnie to tak bardzo wam pokazać, bo trzeba aperture otworzyć. Jak otwierasz aperture, dochodzi więcej światła, czyli wszystko będzie za bardzo exposed. No ale na innych moich filmach widzieliście, jak siedzę, powiedzmy, na ławce, testuję kamerę. Wszystko z tyłu za mną jest bardzo zamazane, ja jestem ostry, czyli główna rzecz w filmie wyskakuje tak prosto przed ciebie, co masz widzieć, na co masz uwagę zwracać, tak? Reprodukcja kolorów jest wspaniała w tej kamerze. Oczywiście ona nie jest tak łatwo przenośna jak, powiedzmy, GoPro albo Sony Action Cam, czy te point and shoot, takie małe kamerki, ale moi drodzy, jakością te kamerki nie podchodzą do tej. Jest ta Sony RX7 chyba, czy jak się nazywa.
która też jest wspaniała, nagrywać potrafi 4K, ale moi drodzy, kosztuje chyba $900 i jeżeli nagrywasz na wyższej jakości, kamera się przegrzewa, przestaje nagrywać po paru minutach. Musisz czekać, aż ostygnie i znowu dopiero nagrywać. W tej kamerze nie masz tego problemu. Nagrywa oczywiście 1080p do 30 klatek na sekundę najwyżej, co nie jest dla mnie problemem, bo ja nie nagrywam dużo sportów żadnych. Wolę nagrywać bardziej taki wygląd jak filmu, czyli 24 klatki na sekundę, tak jak teraz nagrywam. No raz na ile się przydałoby więcej klatek mieć, no ale niestety nie ma. Ale tak jak to ze wszystkim jest, coś za coś, tak? Tą kamerę można kupić, samą kamerę można kupić chyba za, zależy gdzie patrzysz, ale jakieś $700-800 plus obiektywy. Moja ze wszystkim kosztowała dwa obiektywy, dwie baterie, torba, karta pamięci i parę innych tam rzeczy, takich małych pierdółek było dorzuconych. 1300 chyba dolarów. To nie jest tanie, ale moi drodzy, to te pieniądze, za które wydasz za tą kamerę, w porównaniu za co z tej kamery dostajesz, nie myślę, że jest inna kamera na rynku, która pobije to. Oczywiście możesz kupić kamerę lepszej jakości, ale dużo więcej za nią zapłacisz. Ta kamera jest praktycznie bardzo tania za to, co ona potrafi zrobić. To już jest kamera semi-pro, czyli nie dla profesjonalistów koniecznie, nie dla zwykłych użytkowników, taka pośrodku. Tutaj w Stanach nazywamy to prosumer albo semi-pro, nie? Czy taki półprofesjonalista. Następną zaletą tej kamery jest to, że ona też jest aparatem fotograficznym. To nie jest tylko kamera, możesz też robić zdjęcia, czyli przy jednym zakupie masz dwie rzeczy. Jeżeli kupisz kamerę do nagrywania filmów tylko, to ona tylko nagrywa tobie filmy. Oczywiście możesz zatrzymać film i złapać klatkę, ale to nigdy nie będzie wyglądać tak dobrze jak zdjęcie. Czyli już w tej kamerze mam dwa użytki. Jeżeli sobie chcę używać na wakacje jako aparat fotograficzny, używam jako aparat fotograficzny. Jeżeli kamera do nagrywania, kamera do nagrywania. Mówiąc o zaletach jeszcze, moi drodzy, jest bardzo ergonomiczna do trzymania. Ale jeżeli nagrywasz film, jest troszkę ciężej niż z kamerą dedykowaną do nagrywania filmów nagrywać, ponieważ w ten sposób to trzymasz, bardzo łatwo nią trząsać troszkę jest. Co można zapobiec przy zakupie albo zrobieniu własnej rączki, rękojeści, takie są. W przyszłości może zrobimy mały taki projekt do it yourself, zrób sam, że zrobimy parę rzeczy do utrzymywania kamery w ręku przy chodzeniu i takie inne rzeczy. Można też sobie shoulder rig zakupić, że na ramieniu tobie kamera się utrzymuje. Różności, mnóstwa są rzeczy do tego dostawienia. Także no, moi drodzy, bardzo polecam wam tą kamerę. Bardzo dziękuję dla mojej kochanej żony za to, że mi dała w prezencie tą kamerę. Dała mi w prezencie ten obiektyw, który teraz używam. No, mam wspaniałą żonę. Ostatnio też dostałem wspaniały prezent od niej, ale to o tym porozmawiamy w przyszłości. Teraz porozmawiajmy o rzeczach, które są niedobre w tej kamerze. Wady takie małe jakby, nie? No niektóre są małe, niektóre duże. Pierwsza wada, która jest małym takim problemem, trzeba pamiętać o tym. Jeżeli nagrywasz dłuższy film, tak jak teraz powiedzmy, ja ten nagrywam, to twój film będzie rozcięty automatycznie w kamerze na każda część na 4 GB, nie więcej. Co nie jest olbrzymim problemem, no ale musisz pamiętać, że jeżeli nagrasz 50 filmów różnych na jednej karcie, to musisz pamiętać, co, które było, tak? No, trochę więcej czasu to dodaje. To nie będzie jeden plik, to będzie może, powiedzmy, jak ten film będzie w 5 plikach może. No, już jest troszkę wada, tak? Następna wada, że
Kamera wyłącza nagrywanie automatycznie po 29 minutach, 59 sekundach, czyli no niecałe 30 minut. Trzeba zaczynać nowe nagranie. To jest maksymalne nagranie w tej kamerze. Magic Lantern, mi się zdaje, chyba ten hack ma ustawienie, że możesz temu zapobiec. No, ale rozmawiamy tak, jak jest kamera z pudełka prosto, tak? Także no, trzeba pamiętać o tym. Następną wadą jest, która dla mnie to nie jest problemem, ponieważ ja kupiłem tą kamerę na rynku amerykańskim, ale z tego co czytałem, na rynku europejskim, a szczególnie te kamery, które są wypuszczane w rynku niemieckim, nie wiem dlaczego, ale bardzo dużo kamer na rynku niemieckim tych mają problemy z ustawianiem ostrości, szczególnie na środku ekranu. A zawsze albo bliżej, albo dalej za bardzo ustawiają ostrość. Nie wiem dlaczego akurat na tym rynku. To jest takie trochę dziwne, no ale ja nie jestem projektantem kamery, ja nie wiem dokładnie jak one tam działają do samego końca. Także nie będę spekulować, no ale takie raporty są na internecie, że dużo ludzi z Europy ma problemy z tym, szczególnie ci, co zakupili kamery, które były wypuszczane na rynek niemiecki. No ale jak macie taki problem, zawsze możecie wysłać kamerę do Canona, oni wam to naprawią. No ludzie, były raporty też różne, niektórzy powiedzieli, że naprawili, niektórzy powiedzieli, że Canon twierdzi, że nie ma żadnego problemu, a inni twierdzą, że nie ma w ogóle tego problemu, nie wiem. Ja z moją kamerą nie mam problemu, także wam nie mogę powiedzieć, czy to jest co i jak z tym jest. Tylko mówię, że istnieje coś takiego, fenomen taki na internecie, że dużo ludzi o tym rozmawia. No to coś musi w tym być, tak? A ostatnia wada, która taka no, przychodzi do siebie, ale to już w każdej kamerze jest, moi drodzy, baterie nie są tanie. Baterie są drogie. Baterie, oryginalne Canona baterie kosztują $80 za baterię. No ale tak prawdę mówiąc, każda inna kamera, do niej też baterie nie są tanie. Oczywiście można kupić baterie z Chin, podróbki, za $20, ale nie kupowałbym baterii 20-dolarowej podróbki i wkładał w kamerę, która kosztuje prawie $1000, tak? To jest trochę za duże ryzyko, jak ta bateria nie ma regulatora prądu w sobie. Łatwo zniszczyć kamerę za parę dolarów zaoszczędzonych, tak? Inne są kamery, które, moi drodzy, tak jak mówiłem, że lepiej potrafią nagrywać. Powiedzmy, Marcus Brownlee używa kamerę RED. On używa RED Weapon kamerę. No ale ta kamera, moi drodzy, kosztuje parę tysięcy ładnych. Do tej kamery trzeba dokupić jeszcze, kupujesz same ciało i później do tej kamery trzeba jeszcze dokupić parę różnych rzeczy, żeby ją używać. To jest po pierwsze, bardzo ciężko ją używać, bardzo ciężko złożyć całą kamerę. Potrzebujesz drugą osobę, która używa tą kamerę, nagrywa cię przeważnie. Jest duża, ciężka, oczywiście o wiele lepszy obraz jest, no ale tak prawdę mówiąc, na YouTubie masz kompresję jeszcze. Także no nie wiem, w przyszłości wiadomo, jakbym miał pieniędzy, to bym sobie taką kamerę chciał, ale takiego entuzjasty jak ja, to co mam, to jest, kurde, moi drodzy, o tu. Oczywiście możesz nagrywać sobie YouTube'a na telefonie, możesz nagrywać na GoPro, możesz nagrywać na Sony Action Cam, ale nigdy nie będziesz miał tyle swobody w edytacji filmu, co w tej kamerze. Mówiąc o tym, no wiadomo, profesjonalista w edytacji zrobi więcej z GoPro niż ja zrobię z tą kamerą, no a to już jest inna kwestia. Ma się to, że masz sprzęt, to nie znaczy, że umiesz go do końca użyć. Dlatego dzień w dzień ja próbuję coś nowego się nauczyć o mojej kamerze. O wszystkim w ogóle mojej sprzęcie. Ale okej, moi drodzy. Będziemy kończyli, bo już się rozgadałem, kurde, 25 minut chyba na tym. To jest moje polecenie dla was na tą kamerę, jeżeli oczywiście macie na to fundusz. Nie jest to tanie, ale nie jest to drogie, jeżeli popatrzysz na to, co z tej kamery dostajesz, tak? Dzięki za oglądanie, dzięki za wasze suby, za wasze komentarze. Jeżeli macie inne kamery jakieś, które używacie, podajcie w opisie.
postarajcie się nie być chamscy i mówić: o kurwa, ta kamera jest chujowa, ta jest najlepsza. Tak jak mówiłem, to jest moje zdanie. Podaj mi swoje zdanie, podaj mi dlaczego. Jeżeli chodzi o opinię, nie ma dobrej opinii ni złej. Każdy ma swoją, tylko wytłumacz dla mnie, dlaczego wybrałeś inną kamerę, powiedzmy, albo powiedz dla mnie, dlaczego używasz to, co ja używam i co w niej lubisz, czego w niej nie lubisz, tak? Zacznijmy małą rozmowę, może coś nowego. Ja też się nauczę, dlatego te filmy się robi, tak? No okej, ziomy, dzięki za oglądanie, miłego dnia, na razie.